Dzisiaj na płaskiej ławeczce dorzucę kolejne obciążenie. Ostatnio miałem 4 kilo na jedną stronę, czyli 8 łącznie. A dzisiaj jeszcze dwie dwójki, czyli 12 łącznie będzie. Za chwilę to będę filmował, jak zrobię tutaj serię taką rozgrzewającą 3 razy po 5 powtórzeń. Tutaj mam 37 kg, tak jak dołożę na maksa, to będzie 42-44 kg. Nie pamiętam teraz, ile gryf waży, dlatego tak mówię 42 albo 44, bo to zależy, czy gryf 10 czy 12 kg waży. Tutaj mam 37, także trochę dużo jak na serię rozgrzewającą, ale więcej problemów miałbym ze zdejmowaniem i zakładaniem. Tu nie mam za bardzo dostępu. Tu jest atlas, tutaj ściana, dlatego tak się bawię od razu od takiej wagi. Jak dla mnie, może nie dużej, ale takiej trochę za dużej jak na rozgrzewkę. W sumie tam mam 30 kg na sztandze, to też chyba od 34, dwie dwójki zostawię, od 34 zacznę. Bo jak tutaj 37, to na płaskiej tym bardziej, może więcej trochę. Jak zwykle czas nie goni. Nie wiem, jak wy znajdujecie czas na łączenie pracy, rodziny i jeszcze innych zajęć, treningi oczywiście i filmowanie, bo ja bardzo kiepsko z czasem stoję. Mam jeszcze angielski do zrobienia. Pracuję oczywiście, jutro rehabilitacja i tak dalej. No kiepsko z tym czasem u mnie, no jakoś trzeba się organizować. Podłożona jest pianka, to trochę mniej to się huśta na boki, ale wciąż jeszcze nie jest idealnie. Wstawanie, żeby przełożyć ciężarki, więcej siły zabiera niż samo ćwiczenie. Ciągle się boję, że się na bok wejdę. Trochę wąska dla mnie tutaj jest ta ławeczka.
Deska sportu, ławka, którą gdzie indziej postawiłem, jest wygodniejsza, tak szczerze. Teraz 38-40 kg jest. I na spodno. Akurat tyłek mam w takim zagięciu, to bez sensu w tej ławaczce, że tu jest taka dziura i się on zawias opiera tyłek tak o marginesie. I to w obydwu składanych ławeczkach tak jest. Tylko jak ja teraz mam stać, jak lina mi uciekła. Jestem w dziurze, nie mogę wstać. No. No, druga metoda lepsza. Przesunąłem się poza źródłem w stronę głowy. Tylko, że teraz znowu do przodu muszę się przesunąć. Żeby wstać. A sobie chodzi jeszcze, co mam dalej. Muszę to linię zamocować tak, żeby się z tego razu nie uciekła.
4 kg, nie jest to premia? No, ale to, że tak powiem, dawno tyle nie wyciskałem na klatę. Znowu mi się ruszać zaczęła oczka. Chyba wyleciał ten pasek spod jednej nogi. Ciężko. Okej, dalej będę już leciał tricepsy i barki, no już nie będę tego nagrywał, bo szkoda mi czasu, a tam będę stałym obciążeniem to robił też, także nic ciekawego. Ok, zrobię sobie jeszcze jedno ujęcie serii, jak barki ćwiczę, przy czym dołożyłem sobie wcześniej jeszcze plecy i zegarek mi wskazał niesamowity wynik, słuchajcie, że miałem w pewnym momencie coś 160, zaraz, bo to nie ta chwilka. Nie, to może mi się wydawało. Ok, myślałem, że bardzo dużo tętna mi nabił zegarek, a tutaj jest około 102, 103. Może źle popatrzyłem. Aha, robię serię w takich trochę trudnych warunkach, tą na barki, bo kamerkę sobie tutaj postawiłem najbardziej. Normalnie bliżej dojeżdżam do ściany na wózku, a tak to jestem trochę wysunięty. No ale dobra, to jest zabawa. Taki nieduży ciężar jest, ale to, że ręce są do przodu wysunięte, bardziej te przednie aktony pracują, to robi też swoją robotę. Za chwilę odstawię kamerkę, już normalnie będę ćwiczył z pełnym takim chwytem. Ok, to tyle już dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich, na razie, cześć.